Cześć, z tej strony Piotr Karlewski. Dziś na zaproszenie grupy Wrubel nagrywamy nową klasę E, czyli bardzo ważny samochód w gamie niemieckiej marki. Kilka milionów sprzedanych sztuk tego samochodu, bo klienci pokochali go za klasyczną stylistykę, a także bardzo wygodne wnętrze. Ale w nowej generacji jest troszkę inaczej, bo jest jeszcze bardziej nowocześnie, ale wciąż bardzo konserwatywnie. Czyli pod maską są klasyczne silniki diesla i benzynowe oraz hybrydy, a sam samochód zyskał kilka nowych cech, które nam jeszcze bardziej poszerzają grono klientów. Jakich? Więcej w tym teście. Zapraszamy! Na początku zobaczmy stylistykę przedniej części nowej klasy E. Występuje ona w kilku wersjach wyposażenia. Prezentowana wersja jest to wersja najbardziej dynamiczna, czyli wersja AMG Line. Co ją wyróżnia? Przede wszystkim przedni grill o tak zwanym wzorze pattern, a także nowe logo marki Mercedes, skrywające przednie radary i kamerę od systemu 360. Zwróćmy również uwagę na nowość w tym modelu, czyli podświetloną zewnętrzną część obramówki właśnie przedniego grilla, a także przednie reflektory. To już w tej chwili standard marce Mercedes-Benz, czyli lampy Digital Light. Są to lampy matrycowe LED-owe, które mają również funkcję projekcji, więc wyświetlają Wam również znaki drogowe na asfalcie podczas jazdy w nocy. Idąc dalej, w dolnej części kilka dokładek stylistycznych, charakterystycznych właśnie dla pakietu AMG. Zaakcentowane po bokach dyfuzory powietrza, a także zakamuflowane czujniki parkowania. Stylistyka linii bocznej, klasyczna limuzyna, czyli ogromna maska, spora kabina i zaakcentowany tył tego samochodu to właśnie wyróżniki od lat klasy E. Długość całkowita, niecałych 5 metrów, jest minimalnie dłuższa niż generacja wcześniejsza. Jednym z elementów naszego pakietu stylistycznego AMG są oczywiście felgi 20 cali o charakterystycznym wzorze, ale nowością w klasie są wstawki zwiększające nam aerodynamikę tego samochodu oraz kilka elementów chromowanych w dolnej części, a także obramówki wokół okien. Również w tej generacji debiutują nam wysuwane klamki, nawiązując oczywiście do innych modeli niemieckiej marki. A teraz zobaczmy wyróżniki w tylnej części nowej klasy E. Proporcje bez zmian, idealny sedan, natomiast tylne lampy są wyróżnikiem najnowszej generacji. Światła LED-owe 3D, które przypominają swoim kształtem logo niemieckiej marki, a także w naszej wersji listwa chromowana przez całą długość klapy bagażnika. Z kolei w dolnej części widzimy kilka dokładek stylistycznych, charakterystycznych dla pakietu AMG, dyfuzor w centralnym miejscu oraz po bokach, dekory w kształcie układu wydechowego. Bagażnik w nowej klasie o pojemności 540 litrów to właśnie klasyk, jeżeli chodzi o limuzynę. Miękkie wykończenie podłogi boku samego bagażnika z elementów praktycznych. Mamy haczyki na zakupy, możliwość położenia tylnej kanapy z poziomu samego bagażnika, a także na podszybiu zamontowane są haczyki na zakupy. Pod podwójną podłogą także nie brakuje elementów praktycznych. Mamy tutaj sporą przestrzeń na przykład na Wasze podręczne przedmioty, kompresor, a także zawsze pod ręką skrzyneczkę na zakupy. Najwięcej zmian skrywa jednak wnętrze. Zanim jednak wsiądziemy, zwróćmy uwagę na łatwość zamykania drzwi. Zaczynamy od fotela kierowcy. Po pierwsze, hej Mercedes. Tak, proszę. Włącz masaż fotela kierowcy. Aktywuję masaż w fotelu kierowcy. Prawdziwa limuzyna. Zwróćmy uwagę na kierownicę. Charakterystyczna dla modeli AMG, spłaszczona w dolnej części, z grubym wieńcem, świetnie leży w dłoni. Zegary wirtualne, które mają również taką technologię 3D. Samą ich stylistykę znamy z innych modeli niemieckiej marki. Są proste, intuicyjne, mają wiele możliwości konfiguracji poszczególnych widoków pod Wasze preferencje. Natomiast nowością jest ogromny ekran inforozrywki, czyli nowy MBUX w naszej wersji z tym dużym ekranem aż do fotela pasażera. Nowością są większe ikony, które są w tej chwili bardziej czytelne. Natomiast wszystkie ustawienia pojazdu, foteli są bez zmian. Na trzecim ekranie przed pasażerem mamy możliwość podglądu nawigacji, radia, oczywiście muzyki, streamowania wideo, ustawienia fotela, klimatyzacji, a także podgląd do aktualnego statusu pojazdu. Nowa klasa E podąża za trendami, więc w zakładce aplikacje mamy szybki dostęp do na przykład Spotify'a, Apple Music, Amazon Music, a także do Sudoku i przedniej kamery kabinowej, która ma funkcję nagrywania TikToków. Mamy także nową linię nawiewów,
już w tej wersji z długim LED-em przez całą długość, aż do tego nowego bocznego nawiewu, a także bardzo ciekawie wykończoną deskę rozdzielczą, skórą z przeszyciem. Pod ekranem multimediów szybki dostęp do podstawowych funkcji pojazdu, wybór trybów jazdy, a także konsola centralna w naszej wersji wykończona drewnem z listwą ambientową. Nowością są także specjalne cup holdery. Wciskając, otwiera nam się uchwyt na butelkę. Mamy również ładowarkę indukcyjną, a także dwa porty USB typu C. Kolejne porty schowane są w podokietniku. Zwróćmy również uwagę na wykończenie boczków drzwi. Na górze jest miękka skóra z przeszyciem, w naszej wersji nagłośnienie Burmestera, listwy ambientowe, a także kieszonki na butelkę są wykończone miękkim materiałem, podobnie jak schowek przed pasażerem, który ma także atomizer zapachów. Z tyłu oczywiście nie brakuje przestrzeni. Na stopy, podobnie jak na kolana i również nad głową, przy moim wzroście 1,85 m, pomimo że w naszej wersji jest podwójna panorama. Materiały. Skórzana kanapa z długim podparciem odcinka Waszych podłodzi jest bardzo wygodna, ma także ciekawą fakturę z pikowaną skórą. Również skóra jest na boczkach drzwi, a także listwy ambientowe. Z elementów komfortowych mamy w tym samochodzie klimatronik czterostrefowy, a także nawiewy w konsoli centralnej oraz na słupkach B. W podokietniku schowany jest uchwyt na smartfon, a także dwa cup holdery, a dla osób aktywnych oparcie tylnej kanapy dzieli się w proporcji 40-20-40, tworząc na przykład otwór do przewożenia nart. Czas sprawdzić, jak jeździ nowa klasa E. Pod maską naszego egzemplarza zamontowany jest silnik diesla. Tak, Mercedes wciąż montuje silniki diesla w swoich limuzynach, póki jeszcze na to pozwala Unia Europejska. U nas jednostka dwulitrowa, generująca moc 197 koni mechanicznych oraz 23 konie mechaniczne z silnika małego elektrycznego z układu mild hybrid. Ten silnik w tym samochodzie wspomaga silnik spalinowy przy rozruchu, a także przy większym zapotrzebowaniu na przyspieszenie. Natomiast pod maskę może trafić aż 6 jednostek napędowych, w tym silniki benzynowe, diesle, a także jednostki typu plug-in hybrid. Także na pokładzie nowej klasy nie brakuje asystentów. Tempomat aktywny, który oczywiście rozpoznaje znaki, rozpoznaje linie, a także potrafi zmienić pas praktycznie bez ingerencji kierowcy. Do tego wszystkiego przednie lampy, które są bardzo mocnym wyróżnikiem wszystkich nowych modeli Mercedesa. Digital Light świecą genialnie w nocy, są praktycznie nieomylne, a oprócz tego są już przygotowane do projekcji obrazu wyświetlanego na ścianie bądź na ulicy. Od lat klasa E stanowi wzór, jeżeli chodzi o wyciszenie w tym samochodzie i nie inaczej jest z nowej generacji. Podwójne szyby boczne, wyciszona komora silnika tak, że praktycznie nie słyszymy charakterystycznego klekotu silnika diesla, a także w samej jednostce napędowej genialna elastyczność połączona z przekładnią zmiany biegów dziewięciobiegową, dzięki czemu reakcja na gaz praktycznie w każdym trybie jest błyskawiczna. Nowością jest także skrętna tylna oś. U nas jest napęd tylko na tylne koła, ale jest to z kolei jeszcze bardziej ekonomiczne rozwiązanie, bo silnik dwulitrowy diesla plus napęd tylko na tył równa się ekonomia. I ten samochód potrafi w trasie spalić nawet w okolicach 5,5 litra na autostradzie. Czyli znowu ikona ekonomicznej i bardzo wygodnej limuzyny. Z czego zawsze słynęły silniki diesla? Ze świetnej elastyczności oraz dynamiki. U nas do setki niewiele ponad 7,5 sekundy, co właśnie jest połączone z tym jakże dobrym spalaniem. Natomiast w samochodzie zaskakują bardzo wygodne fotele. Fotele przednie oczywiście są wentylowane, ogrzewane, mają również masaż, a także różne nastroje, które Wam potrafią się połączyć z zapachami, z nawiewami i także ze specjalnym masażem na przednich fotelach. Jaka jest nowa klasa E? Nie straciła nic ze swojego eleganckiego charakteru generacji wcześniejszych, a z kolei zyskała trochę więcej technologii i również poszerzyła mocno grono odbiorców dzięki kamerom, TikTokom, aplikacjom i temu, co po prostu w tej chwili musi być w samochodzie nowoczesnym. Zupełnym przypadkiem stoi tu również Mercedes W213 oraz nowy W214, czyli klasa E w najnowszym wcieleniu. Ale różnic jest więcej niż Wam się wydaje. Sprawdźcie sami w salonach Mercedes-Benz Grupa Wrubel. Zapraszamy!